Cieszą się niesłabnącą popularnością i nic z tym dziwnego, bo to przecież prawdziwa perła województwa śląskiego. Szlaki piesze, trasy rowerowe, do tego oferta uznanych od lat miejscowości wypoczynkowych. W Beskidach turystów przybywa, nawet tych z zagranicy. Hotele są obłożone, a turyści mogą liczyć na wiele atrakcji i koncertów. Pomimo rosnących cen i inflacji, Deptak w Ustroniu tętni życiem, o czym przekonała się dziś Karolina Komada. Wakacje mają się dobrze, bo turystów w Beskidach nie brakuje. Ci też raczej nie narzekają na wygórowane ceny. Porównując ceny w dużym mieście w Katowicach, tam skąd pochodzimy, no ceny w restauracjach czy tam takich ulicznych przekąskach są dokładnie takie same jak we wszystkich kurortach. A nawet wydaje mi się, że w takich miejscowościach jak Ustroń zdarzają się tańsze miejsca. Gdzie... Proszę panią, 180 zł na dwie osoby. No a obiad 22 zł obiad, dwudaniowy, świetny, polecam. Ceny w ośrodkach wypoczynkowych są zróżnicowane w zależności od oferowanego standardu usług i oczekiwań gości. Turyści z decyzjami czekają też do ostatniej chwili. Nie jest tak jak kiedyś, że były tam te rezerwacje robione z dużo większym wyprzedzeniem. W tej chwili to jest tak tydzień do dwóch tygodni wcześniej maksymalnie, ale jeżeli chodzi o obłożenie, no to myślimy, że tak też około 80 do 90% do końca tego sierpnia będzie. Pomimo niepełnego obłożenia na ustrońskich Krupówkach ruch jak w najlepszych latach. Teraz bardzo dużo osób przyjechało. Widzę z tego tutaj, szczególnie na tej ulicy, tutaj to widać. Wszystkie parkingi pozajmowane, nie ma miejsc. Bardzo często turyści też parkują w niedozwolonych miejscach, co mieszkańcom bardzo przeszkadza na przykład. Tak? I tak jak ja na przykład mieszkam tutaj w centrum, czasem się nie da dojechać do mnie do domu. Jak pokazują statystyki, turystów przybywa i nie tylko tych jednodniowych z województwa śląskiego, ale także tych z zagranicy. W przypadku Ustronia to przede wszystkim są turyści z Czech, z czego się bardzo cieszymy, bo jest to coraz liczniejsza grupa i to są turyści, których każde miasto na pewno bardzo ceni. To są turyści aktywni, czyli oni przyjeżdżają tutaj zarówno, żeby zobaczyć coś, co jest atrakcją Ustronia, żeby zjeść gdzieś smaczny posiłek, ale też odpoczywać aktywnie. Na przykład na rowerze, ale także poszukując innych rozrywek, znajdą coś dla siebie. Miasto zaprasza na koncerty w amfiteatrze. Wystąpi m.in. Kasia Sochacka, T-Love, będzie także Lady Punk. A oprócz tego dla miłośników szlagierów, 2 września festiwal szlagierów z TVS-em, więc serdecznie też zapraszamy na to wydarzenie. A na mieszkańców i turystów czekają również zielone plaże nad Wisłą lub 80. przejazd Tour de Pologne.